Tak, tak, bardzo proszę z mikrofonem. Możemy zaczynać. Dobry wieczór Państwu. Miło mi powitać Was na trzecim z kolei spotkaniu w ramach naszego wyobraźniowo-surrealistycznego cyklu. Dzisiaj spotkanie z Joanną Orską. Brawa. Literaturoznawczynią, krytyczką literacką z Uniwersytetu Wrocławskiego, autorką czterech znakomitych książek dotyczących literatury awangardowej, ale też najnowszej poezji polskiej, właśnie jakoś tam eksperymentatorskiej. Będziemy sobie o tym podczas spotkania mówić. No, jednej z najistotniejszych krytyczek literackich. Joanna Orska jest też jurorką nagród literackich, teraz zasiada w kapitule Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Wcześniej była przewodniczącą jury Nagrody Poetyckiej imienia Wisławy Szymborskiej tutaj w Krakowie. Książka, a właściwie dwie książki, które nas dzisiaj będą interesować i od których będziemy się, do których będziemy się zbliżać i od których będziemy się pewnie też oddalać w inne rejony. To dwie najnowsze pozycje, za którymi stoi Joanna Orska. Pierwsza z tych książek to była główna bohaterka dzisiejszego spotkania, to jest ta Awangarda jest rewolucją, którą zredagowała Joanna Orska wraz z Andrzejem Sosnowskim. Jak Państwo widzą, są dwie okładki, jak to często bywa w przypadku wydawnictw, które są sygnowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu, bo tam właśnie ta antologia się ukazała. Antologia ta grupuje, zestawia ze sobą rozmaite teksty poetyckie polskiego stulecia, takie, które w jakiś sposób być może się ze sobą łączą, być może nie. W każdym razie ten awangardowy element w nich jest istotny. Będziemy sobie o tym mówić dzisiaj podczas spotkania. Jaki to jest element, co tam takiego awangardowego tkwi, że można by ze sobą zestawiać rzeczywiście te utwory. A drugą książką, która będzie też gdzieś w tle naszej rozmowy się pojawiać, to jest książka, ostatnia monografia naukowa Joanny Orskiej, Performatywy, składna retoryka, gatunki i programy poetyckiego konstruktywizmu, która ukazała się przed, no, w tym roku, przed kilkoma miesiącami, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. To jest takie wydawnictwo, które ma taką serię Awangarda Rewizje i w ramach tej serii dotyczącej awangardy polskiej, ale też światowej, ukazała się właśnie ta książka. No, za to może siądę, to jest taki moment, w którym rzeczywiście może w tę stronę się uda. No i zaczniemy rozmawiać, myślę, Joanno. Więc pierwsze pytanie, no bo tutaj tu awangarda i tu konstruktywizm, czyli też awangarda. W Twoich poprzednich książkach też awangarda się pojawia jako jeden z jakichś takich leitmotywów Twojej twórczości naukowej, krytycznej. Więc chciałem się zapytać a propos szczególnie tej antologii. Piszę, że o tym oczywiście w posłowie do niej też, ale nie wiem, czy wszyscy mieliśmy okazję to posłowie przestudiować, więc jakie były, czy jakie są dla Ciebie warunki, kryteria, którymi kierowałaś się w wyborze, w selekcji tych tekstów, które znalazły się w tej, no, grubej jednak całkiem antologii. Antologii, która dotyczy awangardy w poezji polskiej. Awangardy jako czegoś, no, powiedzielibyśmy, nie mainstreamowego, niszowego, prawda, nie klasycznego, a tu jednak klasyczniej dzięki takiej ogromnej antologii, nie? Ale to musimy mieć jakieś chyba przekonanie, że te teksty warto jakoś ze sobą zestawić i że nie tracą one nic ze swojej awangardowej mocy razem. Więc co takiego awangardowego w nich tkwi? Trzeba było bardziej zdecydować. Bardzo mi jest miło przede wszystkim Państwa tutaj widzieć i chciałabym najpierw się przywitać. Chciałabym bardzo też podziękować za to zaproszenie. Tutaj Kuba mnie wspomniał skromnie, że jest dobrym duchem tej serii Awangarda Rewizji, ale ja nie muszę o tym mówić, bo Państwo pewnie doskonale o tym wiedzą.
i że bez niego ta moja książka, także inna, która była tutaj przeze mnie współredagowana i także wiele ciekawych książek właśnie w tej serii bez niego by po prostu się nie ukazały. Także ja jestem bardzo wdzięczna i za tę książkę, i za zaproszenie. Ja jestem równie wdzięczny, że zdecydowałeś się tę książkę u nas wydać. To w imieniu swojej serii, która ma trochę mniejszą możliwość podziękowania, ale jakby za pomocą moich tutaj ust również. No, natomiast wiem, że za pomocą tej wdzięczności nie załatwię sprawy tego pytania, więc postaram się tutaj jakoś może na początku krótko do tego odnieść. Znaczy, na pewno jest tak, że awangardowa poezja to jest moja pasja. Na pewno jest tak, że bardzo wiele razy jako krytyczka czułam się bardzo niesprawiedliwie z tego powodu, ze względu na to, że no może tak jest, że każdy krytyk faworyzuje jakieś języki, ale chyba też tak jest, że od krytyka, zwłaszcza poeci, autorzy wierszy spodziewają się pewnego rodzaju wszechstronności, natomiast muszę powiedzieć, że ja nie jestem specjalnie wszechstronną krytyczką i są takie języki, które po prostu faktycznie całkowicie otwierają moje serce czytelnicze i zazwyczaj to są te języki, które się mieszczą w tej tradycji awangardowej. Więc i ta antologia, i ta książka jest efektem takiego no coraz chyba głębszego zwrotu w ramach mojego myślenia o poezji. No i też tego, że z dużą przyjemnością rozpoznaję, że te tradycje awangardowe, które gdzieś tam wynikają z eksperymentów początku XX wieku, są bardzo ważne dla dzisiejszej poezji i może czasami przez jakąś osmozę, może nawet niekoniecznie poprzez świadomą lekturę, one pojawiają się w wierszach wielu młodych poetów. Ale czy to by oznaczało, że jest faktycznie jakiś wspólny mianownik, mówisz, tradycja awangardy, eksperymentatorstwa, nowatorstwa, która jakoś tam przenika z tej międzywojennej awangardy do współczesnej poezji, ale przecież sama doskonale wiesz, że awangard jest wiele, prawda? I możliwości awangard również jest wiele. Czy mamy awangardy takie, które o takich piszesz w swojej książce naukowej, które stawiają na konstrukcję, na raczej racjonalne prowadzenie języka w ramach tekstu literackiego, tekstu poetyckiego, cytelują słowo i tak dalej. Są takie awangardy, które raczej idą na gdzieś tam na rympał, jak to się mówi, prawda? Gdzieś po prostu pędzą, nie oglądają się za siebie i mają za nic jakieś tam rozumowe, racjonalne tendencje i tak dalej. Tak, to jest nieprzewidywalne, prawda? Mamy jakąś taką jednak scyzelatorstwo, tak? Formalne, a tutaj mamy jakiś taki zupełny przypadek, aleatoryczność, prawda? Z jednej strony mamy również takie awangardy, które mówią sobie, dla nas ważniejszy jest język właśnie, tak? Język, struktura, konstrukcja, jakieś łamanie i rozbijanie tekstu, a są takie awangardy, które mówią, nie, no ważniejszy nie jest język, tylko jakiś taki stan ducha, tak? Właśnie ten rewolucyjny stan ducha, który tyleż jest w języku, ile raczej w jakiejś takiej propozycji zmiany społecznej, tak? Często to idzie w parze, ale często nie. Więc chciałbym się zapytać, no bo jak w tytule jest ta rewolucja, prawda? No jest rewolucja. No nie bójmy się słów, tak? Jest rewolucja. Więc czy ta rewolucja jest właśnie bardziej tkwi w języku, tak? Według ciebie, w formie, w jakichś takich odtwarzaniu, na przykład, znaczy nie tyle odtwarzaniu, co jakieś być może nawiązywanie do pewnych schematów, odkryć techniki poetyki, czy raczej właśnie w takim stanie ducha, właśnie, nie wiem, chęć zmiany jakiejś, tak? Znaczy, wydaje mi się, że nie da się jednak tych żywiołów od siebie oddzielić. I tak można by było odpowiedzieć na to pytanie najkrócej. Natomiast wydaje mi się, że również jest tak, że awangarda zawsze z czymś pracuje, że nawet w tym rewolucyjnym stanie ducha próbuje przekraczać pewnego rodzaju granice, pewnego rodzaju takie już zastane wcześniej sposoby myślenia o świecie, które zazwyczaj jednak operują jakimś językiem właśnie, tak? Także nawet odrzucenie czegoś takiego jak spójny przekaz, odrzucenie konstrukcji również może być gestem bardzo awangardowym z tego punktu widzenia. Nie mogę się bać słowa rewolucja ze względu na to, że ono jest tutaj w tytule tej książki, jest też częściowo moją decyzją, chociaż tytuł książki wymyślił Andrzej Sosnowski.
i można się dowiedzieć między innymi w wywiadzie z mojego formatu, że jest to swoiste przechwycenie słów Marksa. Proletariat jest rewolucyjny albo nie ma go wcale. Więc jeżeli popatrzymy się na to z tej perspektywy, to wydaje mi się, że teraz mi zabraknie nazwiska z kolei, ale bardzo często mówi się o tym, że takim sygnałem rozpoznawczym dla czegoś, co faktycznie jest awangardowe, jest to, że zaczynamy się zastanawiać nad tym, czy to jest w ogóle poezja. Tak? Czyli awangarda przekracza tę granicę tego, co wiemy o poezji, akurat jeżeli chodzi o poezję, prawda, w taki sposób, że każe nam myśleć o tej poezji w zupełnie nowych formatach. I wydaje mi się, że na przykład ten tekst też otwierający naszą antologię, tekst Andrzeja Sosnowskiego, który jest zbudowany w zasadzie na zasadzie centonu, tak? Czyli takiej formy, która nam się kojarzy bardzo postmodernistycznie, to jest kolaż z cytatów po prostu. Tutaj akurat bohaterami tego kolażu z cytatów są Benjamin, Guy Debord, prawda? Gilles Deleuze, także takie nazwiska też bardzo mocno kojarzące się dzisiaj z rozmaitymi takimi właśnie awangardowymi, może nie awangardowymi, ale na pewno rewolucyjnymi postawami. I rozpoczyna się tutaj ten wstęp Andrzeja od nawiązania do pojęcia historii Benjamina, tylko tutaj mamy nie pojęcie historii, tylko pojęcie literatury. I w ramach, i tutaj w tym pojęciu literatury mamy scenę, tak samo również obecną no, tego Benjamina. To jest ta słynna scena z kukłą, która rozgrywa partię szachową. Tą kukłą akurat w tym przypadku u Andrzeja jest najpierw awangarda, pod stolikiem, tak jak u Benjamina, była ukryta brzydka teologia, a na górze właśnie kukłą był materializm historyczny. Ja przepraszam, że to wszystko przypominam, ale myślę sobie, że warto to może tak bardziej szczegółowo odmalować. Tak, tak tutaj właśnie tą kukłą jest awangarda, pod spodem siedzi tradycja. Tradycja porusza tymi nićmi, prawda, które napędzają jakoś ruch awangardy, natomiast bardzo się przewrotnie kończy ten senton ze względu na to, że w kodzie tego szeregu fragmentów jest dokładnie odwrotnie. Tradycja jest kukłą, pod spodem siedzi awangarda, która porusza właśnie tymi ukrytymi nićmi, która jest tym mistrzem szachowym wszechczasów, który decyduje o tym, że ta partia szachowa zawsze będzie wygrana. No oczywiście to są takie bardzo bohaterskie i rewolucyjne tryby myślenia o awangardzie i w ogóle o literaturze. Może się wydawać z dzisiejszej perspektywy nawet nieco aroganckie. Tak? Na zasadzie takiej, że gdzieżby literatura i awangarda odgrywała tutaj rolę takiego mistrza szachowego, który wygrywa każdą partię w dzisiejszej rzeczywistości kulturalnej. Natomiast jednocześnie myślę, że właśnie tak jest, że awangarda musi się rozpoczynać z jakimś przytupem przynajmniej. Już zdążę zniszczyć mikrofon. Nie, jeszcze działa. No dobra, ale to ta konstrukcja tej antologii jest chronologiczna, powiedzmy, tak? To znaczy, rzeczywiście zaczynamy od tej awangardy historycznej, kończymy na współczesnej neoawangardzie, jakiejś formie awangardy, czyli działań awangardowych. Czyli w pewien sposób jest tworzymy jakiegoś takiego awangardowego kanonu w jakimś sensie, prawda? Znaczy zawsze metoda budowania antologii jest metodą tworzenia pewnego kanonu. Chciałem się zapytać właśnie, jak to według Ciebie wygląda? Czy rzeczywiście jest tak, że współczesna, dzisiejsza polska poezja korzysta w sposób jakiś według Ciebie istotny z odkryć tej awangardy międzywojennej? A jeśli korzysta, to czy korzysta raczej z tych rozmaitych technik prób budowania nowego języka, czy nowej formy poetyckiej, czy raczej korzysta z jakichś takich no bardziej właśnie ideologicznych, czy politycznych, tak? Polityczno-społecznych haseł i postulatów, które zjawiają się wraz z niektórymi zjawiskami w ramach polskiej, na przykład polskiej literatury awangardowej. Ja bym tutaj może na początku od razu jeszcze raz zaczęła od pewnego zastrzeżenia, mianowicie trudno wyobrazić sobie kanon awangardowy. Wydaje mi się, że jeżeli przejdzie się tę książkę od początku do końca, to będzie też bardzo widoczne to, nie tyle to, jakie wpływy może mieć dzisiaj awangarda międzywojenna, tylko bardziej to, w jaki sposób zmieniało się pojęcie o
eksperymentowaniu w języku, tak? O próbach nagięcia tego, co jesteśmy w stanie w tym języku wypowiedzieć, po to, żeby on wyrażał jakieś takie nowe stany ducha, powiedzmy. I to oczywiście mogą być takie impulsy, które są związane z bardzo mocnym zaangażowaniem społecznym, ale niekoniecznie. To może być praca w języku, taka jak na przykład u Krystyny Miłubęckiej, prawda? Której głównym zainteresowaniem w zasadzie jest czas. I ona próbuje czas odzwierciedlić przede wszystkim w swojej poezji, co jest niezwykle ciekawe ze względu na to, że właśnie te próby odzwierciedlania czasu prowadzą do takiego bardzo radykalnego eksperymentu w obrębie składni u niej. To są faktycznie wiersze, które się wydarzają i jakbym miała na przykład porównać je do czegoś, to porównałabym je do filmu rysunkowego, tak? Na zasadzie takiej, że faktycznie u niej na poziomie takim mikroskładniowym coś może się wydarzać, tak jakbyśmy chcieli poskładać po prostu obrazki, tak? Które następują po sobie w czasie, pokazując ruch jakiejś figury. No i teraz tak, czy to jest awangardowe, czy to jest... No dla mnie to jest forma angażowania się w rzeczywistość jak najbardziej, tak? Dlatego, że w tym momencie jej wierzy próbują pokazać nasz nowy stosunek do czasu po prostu, który nie byłby możliwy, gdyby nie technika na przykład. Te techniki zaczęto rozpoznawać właśnie w perspektywie wiersza awangardowego w dwudziestoleciu międzywojennym. Natomiast dla mnie nie jest ciekawe to, w jaki sposób ona będzie podobna na przykład do Adama Warzyka, który się również fascynował filmem, tylko bardziej to, co ona z tym zrobiła, prawda? Co ona z tym zrobiła w trakcie lat 70. I na tej samej zasadzie można powiedzieć, że ta awangarda, która funkcjonuje dzisiaj, która ta poezja, która w jakimś sensie niesie dalej, tak, takie zadanie, które by było zadaniem właśnie wypracowywania jakiegoś języka awangardowego w poezji, jest znowu zupełnie inna, bo po prostu wydarza się w innym kontekście. Natomiast wydaje mi się, że są takie elementy, takie cechy rozpoznawcze, które można w takim właśnie świecie wyróżnić. Na przykład jednym z nich jest takie surrealistyczne rozbicie świata. Ja na przykład nie wiem, czy byś się ze swojej perspektywy zgodził ze mną, ale mam wrażenie, że w tej chwili pojawia się bardzo wiele takich poetek, które moglibyśmy nazwać właśnie surrealistycznymi, podczas kiedy od w zasadzie momentu zakończenia II wojny światowej, prawda, bardzo niewiele było takich tradycji, które w taki sposób mogłyby w języku funkcjonować. Ja się z tym zgodzę, ale jeszcze są dwie kwestie tutaj. Znaczy, jedna z nich jest to, o czym wspomniałem wcześniej, mianowicie sama wiesz dobrze i piszesz zresztą o tym w posłowiu, że wielu spośród i twórców, i krytyków współczesnych, nowych, młodych, z chęcią nawiązuje na przykład do, no powiedzmy tej, no tak banalizując, tak, do tej ścieżki, powiedzmy, polityczno-ideologicznej, nie wiem, powiedzmy Jasiński tutaj jest tą postacią, tym łącznikiem, prawda, i tutaj się analizuje jego teksty pod tym właśnie kątem, prawda. A z drugiej strony na przykład mamy te wszystkie polimedialne, transmedialne struktury, które znowu są badane chociażby u Czyżewskiego, prawda? Czy też traktowanie Czyżewskiego jako jakaś taka antenata tutaj. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście jest możliwe na przykład dzisiaj w współczesnym literaturoznawstwie, czy w współczesnej literaturze w ogóle, czy jest możliwy powrót do awangard, nie zapośredniczony na przykład w postmodernizmie, tylko powrót do takich gołych awangard sprzed stula. No wiemy, to wiesz doskonale, no, stulecie awangardy spowodowało zainteresowanie w ogóle awangardą jako taką, prawda? Tym, co się działo 100 lat temu, w ujęciu nawet historycznym właśnie, tak? Czyli no, również wiesz i również o tym piszesz w posłowiu, w latach 90., na początku lat 90. termin awangarda używany był niechętnie raczej, był gdzieś tam z tyłu, schowany za właśnie postmodernistycznymi, rozmaitymi odkryciami, czy związanymi z szkołą nowojorską i ogólnie z tym kierunkiem, czy z jakimiś rozmaitymi innymi w każdym razie, nie, niż stricte awangardowymi. Czy według Ciebie jest możliwe, nie wiem, czy jest możliwe, czy w ogóle ma sens rozmawianie w ogóle o tym, no bo to trochę na to już odpowiedziałaś, czy jest możliwe nie zapośredniczone skontaktowanie się z tamtą, jakby z odkryciami awangardy sprzed 100 lat. To znaczy, może Państwo chcą się włączyć? No nie, tylko taka uwaga, po prostu
barbarzyńcy i klasycy to jest bardzo jakby awangardowe ustawienie sprawy, więc ja kupiłem numerację. Tak samo jak Kolona Wojska, też jest ruch awangardowy, po prostu był tak 50-tych, 60-tych. Tak, tak, oczywiście. Tego, właśnie ciekawe jest to, że w większości przypadków u nas ta nakładka, ten termin postmodernizm, który z perspektywy na przykład dyskusji o między innymi neoawangardzie i o jej emancypacyjnej emancypacyjnym potencjale był postrzegany, no tam na przykład chociaż bywa w środowisku amerykańskich krytyków zupełnie inaczej. U nas stanowił taką bardzo mocną nakładkę, która weszła w pewną tradycję rozmawiania o literaturze polskiej, która za pomocą pojęć związanych ze epoką, ze stylem epoki, za pomocą cezur, które w bardzo wyraźny sposób te style epok mają od siebie oddzielać i tworzyć takie modele jakby do badania literatury znawczego. Wydaje mi się, że postmodernizm po prostu od samego początku nie mógł takiej funkcji spełnić, pomimo tego, że nam takie mocne odcięcie się od tradycji było potrzebne i po prostu badacze szukali czegoś takiego, co mogłoby stanowić właśnie taki klucz otwierający zupełnie nowe tematy w literaturze polskiej po transformacji. Natomiast jeżeli popatrzymy się chociażby na szkołę nowojorską, no to dla takiej krytyczki jak Marjorie Perloff szkoła nowojorska stanowi neoawangardę, a dla takiego krytyka właśnie neoawangardy jak Frederick Jameson, oni są po prostu zgniłymi postmodernistami, którzy nic dobrego w sztuce nie mogą spowodować. W związku z tym na przykład możemy też popatrzeć się na postmodernizm nie na jako pojęcie, które oznacza pewną epokę, czy też styl epoki, czy coś przez co przeszliśmy, po to, żeby znowu wrócić do jakichś postaw awangardowych, ale raczej jako na pewne pojęcie krytyczne, które było po prostu w tamtym okresie, w latach 80. w Stanach Zjednoczonych przez zaangażowanych politycznie krytyków sztuki bardzo intensywnie stosowane. Także niedawno na konferencji, którą zresztą ty tutaj organizowałeś, w momencie, kiedy rozmawialiśmy o tym momencie takiego bardzo mocnego postmodernizowania w krajach, chyba nie tylko u nas, ale Europy Wschodniej w ogóle, Sasza Brew powiedział, że nie ma czegoś takiego jak postmodernizm, czyli ujął sprawę bardzo radykalnie, ale wydaje mi się, że on to powtarza trochę za takimi badaczami jak na przykład Hal Foster, który również próbował jakby zbudować pewnego rodzaju konsekwencje w ramach jakby ewolucji pewnych gestów awangardowych, oczywiście bardzo niejednoznacznej ewolucji, pokazać, że po prostu można różnie patrzeć na sztukę, tak? Sztuka próbuje być wyemancypowana. To, że akurat w perspektywie Stanów Zjednoczonych pod koniec lat 60. 70. niezwykle chętnie kupowano po prostu sztukę awangardową, nie powoduje, że po prostu nie próbowano dalej pokonywać, tak, pewnego rodzaju przeszkody, która powodowała, która była związana z tym, że ten gest awangardowy był oswajany przez publiczność jakoś chętnie i może bezrefleksyjnie. Ja to chodzi też tutaj, właśnie zgadzam się z tobą, ale pytanie też brzmi, czy według ciebie ta, nie wiem, czy nagły zwrot, ale jakiś tam zwrot w każdym razie w stronę chociażby tych surrealizujących rozmaitych technik czy obrazów, który to zwrot jest widoczny dzisiaj w polskiej poezji. Tutaj na ile rzeczywiście on jest widoczny, myślę, że jest, ale może jeszcze o tym porozmawiamy. Związany jest właśnie z tym, z czym jest związany, tak? Czy on jest związany z chęcią przeczytania jeszcze raz, nie wiem, historii literatury, czy polskiej, czy światowej, właśnie z perspektywy właśnie awangardowej, w tym przypadku surrealistycznej, czy on jest skorelowany z jakimiś innymi czynnikami, nie wiem jakimi. Na ile on jest właśnie związany z wypełnianiem jakiejś pustki polegającej na tym, że polska literatura w drugiej połowie XX wieku raczej słabo przyswoiła pewne nurty awangardowe, pewne możliwości, które dawała awangarda, a na ile jest to związane z jakimiś innymi zjawiskami, to znaczy, nie wiem, reprodukowaniem pewnych gestów, które wydają się akurat atrakcyjne ze względu na wysycenie już innych gestów, na przykład bardziej właśnie jakichś takich konstruktywistycznych tego typu. To znaczy, ja myślę, że jeżeli chodzi o nową poezję, taką, którą w tej chwili się wydaje, jeżeli pomyślimy o kilku chociażby nazwiskach, które tutaj faktycznie się pojawiły, i to są przy tym nazwiska w naszej antologii, takich jak nazwiska, nie wiem, począwszy od Konrada Góry, Szczepana Kopyta, poprzez Kirę Pietrek, Kamilę Jania, kończąc na Radosławie Juczaku, tutaj się zatrzymaliśmy po prostu. To są wszystko nazwiska wynikające z bardzo wielu rozmaitych tradycji,
Czasami jest tak, że faktycznie pewne zakorzenienie w jakichś językach, które można by było traktować jako takie języki niezgody, powiedzmy, jest w nich widoczne. Na przykład kiedyś na spotkaniu z Kirą Pietrek, właśnie związaną z poezją zaangażowaną, ona powiedziała coś takiego, że bardzo wczytywała się w Różewicza. I faktycznie jej wiersze są z perspektywy tego, jeżeli przyłożymy je do takiego bardzo prostego wiersza różewiczowskiego, zupełnie absurdalne, tak? Nie da się wypracować sobie tego skojarzenia tak po prostu. Natomiast w momencie, kiedy zobaczymy, jak ona myśli o zdaniu, w jaki sposób wykorzystuje pewnego rodzaju klisze po prostu, w jaki sposób odwołuje się do pewnego rodzaju stanu takiej popkulturowej, konsumpcyjnej świadomości, no to po prostu już te podobieństwa staną się bardziej oczywiste, prawda? Myślę, że na przykład, jeżeli chodzi o wiersze młodszych poetów, to jest kwestia też taka, że zawsze jest tak, że są pewne nazwiska starszych twórców, które są tymi tak zwanymi nazwiskami rozgrywającymi. To są te nazwiska, które jakoś się... nazwiska autorów, których wiersze czyta się z zainteresowaniem, powiedzmy sobie w ten sposób. Nie mówię tutaj o zjawisku znowu wpływu, bo to nie jest fajne słowo, ale powiedzmy, jeżeli pomyślimy sobie o tym, że obecnie takimi najbardziej żywymi, prawda, językami są języki Miłosza Biedrzyckiego, Kacpra Bartczaka, Andrzeja Sosnowskiego w dalszym ciągu jednak, prawda, czy w końcu Roberta Rybickiego, no to są wszystko twórcy, którzy bardzo mocno są wczytani w awangardę i w tym momencie też nie bez powodu wszystkie te nazwiska tutaj w tej antologii się znalazły. Także wydaje mi się, że to niekoniecznie musi być tak, że ktoś czyta Jasińskiego, chociaż Jasiński też jest obecny, jest widoczny Jasiński w lekturach, w wierszach, na przykład Tomasza Bąka, prawda? Natomiast ten Jasiński podróżuje sobie w latach 90. bardzo różnymi drogami, bo on jest obecny i u Krzysztofa Jaworskiego i jest bardzo wielką fascynacją Andrzeja Sosnowskiego, prawda? Czego byśmy już tak po prostu nie powiedzieli. Także to, że tutaj jest na przykład przedrukowany cały poemat o głodzie, to jest zasługa Andrzeja, prawda? Bo po prostu już w tym momencie ja się bałam objętości tej książki i mówiłam, no dobrze, to może damy te wiersze Jasińskiego, ale nie damy poematu o głodzie, albo dajmy poemat o głodzie, a nie dawajmy tych wszystkich wierszy Jasińskiego. No i w tym momencie Andrzej powiedział, że nie, że Jasińskiego trzeba dać wszystko. Ja myślę, że jakby mógł, to przedrukował po prostu wszystkie wiersze Jasińskiego i wtedy byłby zadowolony. Także tak to różnie bywa. Dobra, powiedz mi, to oczywiście jest, wiesz, taka dyskusja trochę no, akademicka, chciałem powiedzieć, pejoratywnie. Ale no tak, też nie. Ale nie, no nie da się, nie da się na awangardę, jednak nie. Chciałbym zapytać, z twojej perspektywy, jak, nie wiem, zarówno akademiczki, jak i po prostu czytelniczki, nie wiem, polskiej literatury XX-wiecznej. Jak ci się wydaje, czy w ogóle ten nurt awangardowy jakiś, jakkolwiek go nazywać, nie wiem, definiować, określać, czy on w ogóle rzeczywiście wpłynął na rozwój polskiej poezji? Mówię poezji, prawda? Nie wiem, czy literatury tak ogólnie rzecz biorąc XX-wiecznej, czy jakieś dykcje się przeniosły gdzieś jakoś szerzej, dalej, nie wiem. Czy według ciebie to cały czas jednak była pewna nisza, jak to zostało? Wiemy, w dyskusji o awangardzie też się pojawiają takie paradoksalne, kontradyktoryjne nurty. Także awangarda z jednej strony to jest nisza, prawda, coś przeciwnego mainstreamowi, coś zaprogramowanego do bycia na uboczu, prawda? A z drugiej strony jednak wiele spośród tych wspólnych mianowników awangardowych dotyczy jednak chęci zmiany świata, chęci zmiany języka, o którym mówimy, o świecie i świata jako takiego, tak? I to są maksymalistyczne jednak intencje awangardowych twórców i zjawisk nurtów. No więc jak to jest w polskiej literaturze? Czy rzeczywiście jakoś to się nadal gdzieś trzyma w jakiejś niszy? No wymieniamy pewne nazwiska tutaj. Czy to jest nisza? Czy to nie jest mainstream? Czy odwrotnie? Czy to jest jakiś wręcz główny nurt? No, ja, przepraszam, jeszcze jedno słowo powiem. Nie, więcej niż jedno. Jedno może zdanie, takie potrzebnie złożone. Bo wiemy doskonale, w jaki sposób awangarda przedostała się i zaczęła swoje triumfalne życie po życiu w innych literaturach światowych, nawet środkoeuropejskich. Wiemy, że doskonale, że w czeskiej literaturze awangarda przedostała się po prostu do mainstreamu. I każdy mainstreamowy, czytany, popularny, nagradzany pisarz, to jest pisarz, który odrobił lekcję awangardy. Jeśli weźmiemy Habala, jeśli weźmiemy, nie wiem, Ajwaza współcześnie, czy jakichś innych pisarzy, to są pisarze stricte awangardowi, bądź
korzystający z dorobku awangardy. W dużej mierze francuska literatura, na przykład wychodząc z podziału środkową Europę, też odrobiła te lekcje, tak? Surrealizm zwłaszcza, ale też te neoawangardowe eksperymenty ulipińskie i tak dalej, też stały się pewnym kołem zamachowym dla rozmaitych innych zjawisk, już nie tylko niszowych, znanych niewielu i tak dalej, tylko jednak no, rozruszało całą literaturę po prostu. Jak to według Ciebie jest w polskiej literaturze? Czy da się w ogóle jakoś to tak ująć bardziej ogólnie, czy niekoniecznie? To znaczy, ja myślę, że warto jeszcze przypomnieć tutaj o literaturze amerykańskiej, wchodząc Ci w ten Twój tok rozważań, dlatego że na przykład z perspektywy właśnie literatury amerykańskiej właściwie to, co oni wiążą z pojęciem wysokiego modernizmu, jest bardzo mocno awangardowe. Tam są po prostu wiersze Panda, Eliota, tam jest Williams. To są znowu wszystko rozmaite języki, ale to są poeci, którzy wywodzą się z awangardowych ugrupowań, którzy mają awangardowe korzenie i którzy nigdy nie pisali wierszy, które były po prostu wierszami nieeksperymentalnymi, tak? Więc ten rozdział pomiędzy awangardą i nowoczesnością, który u nas jest bardzo głęboki, byłby tutaj czymś szczególnym. I właściwie można powiedzieć, że ten rozdział też wiąże się w jakimś sensie z taką, chyba trochę, no boję się tego powiedzieć, ale krótką pamięcią polskiej historii literatury, ze względu na to, że ja też mam wrażenie, że ten bardzo głęboki rozdział nie jest do końca owocem, prawda, całości XX wieku, ze względu na to, że jeszcze w momencie, kiedy Jan Błoński mówił o tym, że w poezji polskiej dominują dwie linie, prawda, w latach 60. mówił o Miłoszu i o Przybosiu, to mówił w zasadzie tak naprawdę o dwóch awangardystach, tak. Ze względu na to, że ta pamięć o Miłoszu jako o członku awangardowego ugrupowania no, musiała być z gruntu świeża, prawda, w dalszym ciągu. Natomiast jednocześnie mielibyśmy tutaj bardzo podobne do czynienia z podobnym zjawiskiem jak w literaturze amerykańskiej, to znaczy czy ci dwaj poeci, na których można było się wzorować, którzy już byli w jakimś sensie klasykami, prawda, wtedy kiedy Błoński mówił o linii Przybosia i Miłosza, byli również awangardystami, prawda? I tutaj myślę, że akurat jeżeli chodzi o Miłosza, to sytuacja jest bardzo szczególna ze względu na to, że Miłosz w całej swojej eseistyce bardzo mocno niósł ze sobą taki, jakby to powiedzieć, taką narrację o rozdziale pomiędzy pierwszą i drugą awangardą, prawda? I był bardzo mocno przeciwny temu, co uważał za eksperyment jałowy, za eksperyment językowy, który był dla niego eksperymentem całkowicie jałowym. Ja mam wrażenie, że ta narracja Miłosza właśnie w pewnym momencie jakoś wygrała w polskim jakby sposobie patrzenia na literaturę nowoczesną i dochodziło coraz głębiej do takiego no, powolnego spychania na przykład z pola tego między innymi Przybosia, prawda? Nie mówiąc już o innych awangardystach, którzy tutaj pełnili rolę takich coraz bardziej zapomnianych, coraz mniej słyszalnych głosów. Natomiast jeżeli popatrzeć na to z dzisiejszej perspektywy, no to myślę, że to, co dzieje się dzisiaj, jest po prostu efektem wygrania pewnego rodzaju takiego stanu wielogłosowości, która była właściwa dla początku lat 90. Że tam pomimo tego, że był jakiś już wypracowany obraz, prawda, tego, jaka polska literatura powinna być, że była pewnego rodzaju taka szkoła polskich klasyków, którą zresztą wymyślił, stworzył Miłosz, prawda, że w ramach tej szkoły polskich klasyków było te 5-6 największych nazwisk, które wszyscy doskonale znamy, tak, to w dalszym ciągu, po tym takim otwarciu, można powiedzieć, rynku, tak, po prostu, pojawiło się strasznie dużo po prostu języków, które miały swoje właśnie korzenie i w awangardzie, i które były bardzo mocno z nią skoligacone, prawda? No, nawet jeżeli pomyślimy sobie o tym, jakie znaczenie od początku lat 90. zaczął mieć Piotr Zomyr i pomyślamy sobie o jego no, nieustannym jednak takim oddawaniu hołdu chociażby Mironowi Wełoszewskiemu, prawda, z jednej strony, z drugiej strony Jerzemu Ficowskiemu, który był poetą przecież bardzo nieoczywistym, właśnie z perspektywy też sposobu pracy z językiem, no to chociażby już ten język, który może nie jest dla nas awangardowy w taki oczywisty sposób, musiał tutaj wprowadzić jakieś zupełnie inne tony. To nawet jest mylące, bo jak myślisz o tych autorach, które zostali skanonizowani przez Miłosza, czy o Herbercie. Mikrofon. Czy o Herbercie. Czy
nawet o Szymborskiej po prostu jakby czoru żywiliśmy. A już nie wspomniałem o tym jakby, a propos twoich pytań, po prostu o surrealizm, bo to jakby jest to poeta ze źródła surrealistyczny, co w strunie światła widać bardzo dobrze, a potem to zostaje trzeba. I też w ogóle jakby popatrząc tak dłuższym wzrokiem, a już szczególnie na poezję ostatnich 30 lat, polska tradycja poetycka jest bardzo bardzo awangardowa. Bardzo na po prostu poezji na świecie. I jak czasami tutaj przyjeżdżają szacowni amerykańscy poeci i czytają swoje wiersze, to większość ludzi nie chce im słuchać, bo nasze obcho jest ustawione. Nawet Tuwim, którego mamy za klasyka, jest w pewnym sensie jakby jest eksperymentatorem jakby w ramach tej konwencji. Więc jakby cała dwudziestowieczna tradycja po prostu, nawet jeszcze po prostu od końca, jest bardzo radykalna na tle jakby różnych literatur. O tym bardzo pamiętam. Może warto odklasycyzować po prostu. Tak, że ta narracja jest głupia po prostu. A z drugiej strony, jakby tak myśleć, to wszystko byłoby awangardowe, w tym momencie nic nie byłoby klasyczne, nie? I to wtedy w momencie ten klasyczny jakiś wyimek tej całej literatury musiałby być po prostu awangardowy, bo byłby niszowy w ramach awangardowej konwencji, która by zjadła wszystko, prawda? Dlatego właśnie jak warto definiować, tak, że może powiesz, dlaczego nie ma tam Czarna Czechowicza. No właśnie. Druga awangarda. Albo wytłumaczysz się z tej awangardy po prostu, którą tutaj prezentuję. No tak, to musiało to pytanie paść. Kowicza, Świszczyński, Joanny Miller, Justyny Bargielskiej, która jest radykalnie surrealistyczna, powiedzmy. Właściwie to na przykład Justyny Bargielskiej nie ma tam dlatego, że obawialiśmy się troszeczkę tego efektu, że jeżeli w tę przestrzeń antologii zaczniemy faktycznie wpuszczać coraz więcej osób, które funkcjonują gdzieś na pograniczu jakiegoś swojego własnego, bardzo zindywidualizowanego języka i tradycji awangardowej, to będziemy musieli po prostu faktycznie udzielić miejsca całej polskiej nowej poezji i wyróżnianie takiego zjawiska jak jakieś tradycje awangardowe przestanie mieć sens. Jeżeli chodzi o Justynę Bargielską, to powiem szczerze, że tak, no, jest to... A Świadczyńska? Skądka się to poczuje? Przepraszam. Każdy przyniósł swoje nazwiska. Alfabetycznie chcesz te wszystkie nazwiska usłyszeć? Rewolucyjność. Nie, w sensie, że może jakby nie mów o tym, czego nie ma, tylko jakby powiedz, jak po tym co jest. Oprócz tego, że są to autorzy wydawani przez te wydawnictwa i nie są przez inne wydawnictwa, to też nie wiem, kłamę. To znaczy, chyba nie było do końca tak, żebyśmy kierowali się jakąś polityką, tak? Wydawniczą. Ograniczenia wydawnicze. Ograniczenie wydawnicze, aha, na tej zasadzie, że po prostu nie można było przedrukować, tak, że trzeba było to ograniczyć. Znaczy, jednym naszym ograniczeniem właśnie było to, że tak naprawdę takiego eksperymentowania z formą w polskiej, tej dzisiejszej poezji jest naprawdę strasznie dużo. Więc po pierwsze założyliśmy, że to jednak muszą być tomy opublikowane na papierze, co spowodowało, że odrzuciliśmy jakąś tam część poezji, cyberpoezji, tak. Po drugie stwierdziliśmy, że no nie możemy brać pod uwagę zbyt wielu takich zjawisk, które są związane tylko z jednym, z dwoma tomami na przykład, bo nie wiadomo tak naprawdę, co tam będzie się dalej działo. Po trzecie, no właśnie... To jeszcze jedno... No. No czekaj, no to jest jeszcze... Temu nie ma drożdża. Jest Dróżdż, tak. To znaczy, jeżeli chodzi o Dróżdża, to w ogóle była szczególna sytuacja, dlatego że ten tomik debiutancki Dróżdża został przedrukowany dopiero niedawno i te wiersze, które tam się pojawiły, właściwie można powiedzieć, omal by nam się nie omsknęły, tak? I właściwie pojawiły się tam, bo właściwie to powinno się przedrukować instalację Dróżdża, tak? A niekoniecznie jego wiersze. Kilka wierszy, które tutaj są awangardowe dopiero kiedy wyobrażamy je sobie jako instalację, powiedzmy sobie. Także musimy mieć taką świadomość, w jaki sposób on myślał o poezji, prawda? W jaki sposób wizualizował sobie poezję, żeby te wiersze przeczytać jako faktycznie jakoś przestrzenne. Inaczej one układają się płasko na kartce i niewiele z nich zostaje.
Ja oczywiście w tej chwili może bym parę rzeczy zrobiła inaczej. Wiadomo, że zawsze jest też taki płacz antologisty nad antologią, prawda, który myśli o tym, że no, parę rzeczy jednak powinno się tu jeszcze zmieścić. Natomiast może jakoś spróbuję się tłumaczyć z Bursy, ze Świrszczyńskiej i z tego Czechowicza. Jest bardzo dużo takich elementów, języków, które w jakimś sensie są pogłosami tradycji awangardowej, ale które odnoszą się do świata w taki sposób, że z jednej strony używają bardzo mocno jakiegoś takiego narzędzia, które byłoby narzędziem niezgody, ale z drugiej strony operują językiem takim, który jest bardzo zbliżony do takiej zupełnie zwykłej, normalnej dykcji codziennościowej. I myśmy zdecydowali się, że by tej dykcji codziennościowej po prostu nie ujmować, bo jeżeli byśmy jeszcze, to znaczy tutaj mówię bardziej o właśnie tych przypadkach takich języków niezgody, jak na przykład Bursy albo Świrszczyńskiej, bo jeżeli byśmy jeszcze to włączyli, no to znowu powinniśmy zrobić antologię właśnie, która całkowicie zatraciłaby swoje granice. Nie, tylko to wtedy jakby jest jasne, po prostu gdzie się odbywa ta rewolucja w waszej awangardzie, w takiej, jak rozumiecie, sosnowskiej. Chyba w formie, w języku... Awangarda formalna, co jakby nie jest trywialne, ale jakby wiesz, bo to jest na warte ujęcie. To ja tylko dodam do tej rozmowy, te nazwiska, które się pojawiają, powiedzmy od Sosnowskiego, nie? No bo to jakby mamy pierwszą awangardę, mamy co się dzieje w polskiej poezji w drugiej połowie XX wieku do nowej fali, potem mamy Sosnowskiego i po Sosnowskim te nazwiska to są, to tak szybko powiem, Kozioł, Pióro, Baczewski, Foks, Domarus, Jaworski, Biedrzycki, Sendecki, Wideman, Bartczak, Kaszanowski, Rybicki, Brąboszcz, Siwczyk, Góra, Rolando, Kopyt, Pietrek, Janiak, Pułka, Jurczak. No i powiem, że to były najtrudniejsze wybory właśnie te związane z taką najbardziej bieżącą, prawda, twórczością poetycką. I czasami, nie ukrywam, były to wybory po prostu nacechowane krytycznie, na zasadzie takiej, że w pewnym momencie, kiedy mówimy po prostu o tej poezji, która ukazuje się dzisiaj, zaczyna bardzo dużą rolę odgrywać jakiś, powiedzmy, no, subiektywnie nacechowany wybór, prawda, samego antologisty. No a z drugiej strony to, o czym zaczęliśmy mówić, a po drugie awangardy, nie? No bo mamy Warzyka i potem wskazuje na Wilcze od razu, więc... Jeżeli chodzi o drugą awangardę... Jeżeli chodzi o drugą awangardę, to właściwie... próbuję się z tego wytłumaczyć w posłowiu. No tak. Tak? Rozumiem, że jeżeli... pytają Państwo o tę drugą awangardę, to zapewne te argumenty, które już Wam w posłowie, nie są specjalnie przekonujące, tak? Nie chciałbym, żebym używał, bo wszyscy znają posłowie, dlatego chciałem. Jasne. Myślałam o tym, żeby w jakimś sensie zobaczyć, na czym polegał ten rozdział, dlatego że faktycznie autorzy, którzy pisali wiersze już w latach 30., nie do końca zgadzali się na te eksperymenty, prawda, które kojarzyły im się znowu, jak powtórzę za Miłoszem, z pewnego rodzaju taką jałową grą językową, na zasadzie takiej, że nie potrafili zobaczyć na przykład społecznego zaangażowania wiersza Pajpera, prawda, poeci z Żagarów, że też ich światy było wiele bardziej narracyjne, tak. Nawet jeżeli tam występowała jakaś taka bardzo mocna gra wyobraźni, to jeżeli byśmy mówili o surrealizmie właśnie rozumianym w takich kategoriach, no to trzeba by było mówić również o surrealizmie Gałczyńskiego, Tuwima, prawda? Oczywiście tamten surrealizm drugiej awangardy był bardziej radykalnie nacechowany, prawda? Mniej groteskowy, mniej kabaretowy, powiedzmy sobie, bardziej ustosunkowany poważnie, prawda, też w swojej krytyce świata. Natomiast niemniej jednak to były właśnie już te takie bardziej uspokojone, narracyjne światy, prawda, w ramach którego dochodziło do pewnego łamania reguł w ramach takich poetyckich wyobraźni. Natomiast tam nie było takich radykalnych, mocnych zestawień, na przykład surrealistycznych obrazów, jakie są właściwe, nie wiem, dla francuskiej poezji awangardowej chociażby. Co, ale powiedziałeś o pewnej wtórności drugiej awangardy wobec... Nie o to chodzi. Ja bym powiedziała, że tak jak na przykład Justyna Bargielska nie jest dla mnie taką poetką, którą ja bym umieściła właśnie w konwencji czysto...
no używam tutaj tego słowa trochę w cudzysłowie, tak, czysto awangardowego eksperymentu, ja może niż po prostu jej troszeczkę o coś chodzi, innego, tak, na zasadzie takiej, że ona nie pisze wierszy ze względu na to, w jaki sposób, on, to jest niesłychanie ciekawe, co ona robi ze składnią, tak, bardzo często, na zasadzie takiej, że... Ona robi to, żeby zbawić świat. Słucham? Robi to, żeby zbawić świat, o czym mówi twarz. Tak. Czyli jakby dokładnie wpisywała. Tak. Nie, bo po prostu wiesz, jakbyś tak rzeczywiście powiedziała, jakby czym jest ta awangardowość w twoim wydaniu. To znaczy, ja bym chciała, żeby awangarda w moim wydaniu była bardzo wieloraka, na zasadzie takiej, że nie chciałabym, żeby awangarda w moim wydaniu była reprezentowana tylko przez tę antologię. Tutaj naprawdę bardzo wiele rzeczy się nie zmieściło, ze względu na to, że myśmy nie chcieli na przykład złożyć drugiej antologii poezji współczesnej, takiej jak antologia Larka i Borowczyka, tak? Na zasadzie takiej, że bardzo łatwo było wpaść w taką podobną, prawda, w podobny tryb, w podobną tonację, w podobny tryb mówienia o współczesnej literaturze polskiej i zrobić coś, co by było po prostu wszystkościowe, tak? Że pojawiłoby się tam zbyt wiele głosów. Chcieliśmy zrobić coś takiego bardziej wyrazistego i też, no, jeżeli już mamy antologię awangardową, no to powinno być o co się kłócić. Jest, jest. Mówiąc jakby, zupełnie no, tylko jak teraz czytasz po prostu jakby ten wybór, to no, wychodzić, bo ja tak przeczytałem tylko z pisarstwa, bo jakby jest to ten trend konstruktywistyczny jakby. To znaczy chyba nie tylko konstruktywistyczny. No takim wiesz, no bo jakby jak mówisz przez cały czas, jakby o tej relacji intensywnej języka z rzeczywistością, jakby to jakby opowiadasz się za tą wersją awangardy. Znaczy jakby taka, która wierzy, że praca w języku jest jakby, to jest jakby zadanie, tak jak Biedrzycki mówi o mowie ostatniej szansy, tak? Jakby jest taka wiara, że po prostu jakby przepracowywanie języka, właśnie no, taka mocno. Ale z jednego tylko nurtu jakby awangardowego pozwala na wytworzenie czy wyrażanie jakby nowej rzeczywistości, czy też współczesności jakkolwiek. Bylibyśmy już blisko w takim razie drugiej książki, performatywy. No, nie wiem, czy chcesz się ustosunkować jakoś do tego, czy niekoniecznie. Chciałabym ten konstruktywizm rozumieć szerzej niż on po prostu tutaj zmienny w tej książce, bo faktycznie w tej książce akurat jest tak, że próbuję wskazać na pewną linię ewolucji takiego polskiego awangardowego konstruktywizmu, który szedłby tradycjami po prostu składniowymi wierszy, no tutaj akurat przede wszystkim wiersza Przybosia. Tak? To jest konstruktywizm bardzo wąsko rozumiany, natomiast chyba, jeżeli po prostu weźmiemy pod uwagę, że staraliśmy się wybrać takie wiersze awangardowe, które faktycznie swoją rzeczywistość wypracowują w języku, tak? I nie wyobrażają sobie innej możliwości wypracowywania rzeczywistości, jak tylko w języku, właśnie, nie widzą jakby możliwości odejścia od konieczności wypracowywania tego właśnie w języku, to bylibyśmy bliżsi tego, o co tutaj może w tej antologii chodziło. Ja nie jestem pewna do końca, czy to powinno się nazywać konstruktywizmem. No okej, okay, tak? Ale to jest taka tradycja. Dlatego, że konstruktywizm po prostu bardzo mocno zawęża. Przyszpila, tak, okay, po prostu. No ale to jego stawiająca to jest taka tradycja. Dobra, to takie pytanie, powiedzmy, z gatunku tych lżejszych, ale zawsze mnie interesujących. Czy, nie wiem, zaczęłaś od konkretnego wiersza budowanie swojego wyboru w tej antologii? Czy był jeden taki wiersz, o którym myślałaś, że musi się tam znaleźć? To znaczy, na pewno było kilka takich wierszy, o których myślałam, że muszą się tam znaleźć. Natomiast faktycznie ten wiersz, który jest pierwszy, to jest taki wiersz, który jest właściwie dziwny, bo ja po prostu ten wiersz bardzo lubię. On się nie wydaje szczególnie awangardowy w momencie, zwłaszcza kiedy się go słucha. Znacznie lepiej wypada to w momencie, kiedy się go widzi. Natomiast ten wiersz, tak. Tytusa, czy rzecz biorą twarz widziana, to że... Przeczytać? Nie, bo to... No, pokaż. No właśnie, no widać. No może, no dobrze, to zaryzykujemy przeczytanie. Może się coś awangardowego urodzi z tego. Twarz widziana. Naprzeciw szyba srebrnosina kawiarni. Raz, dwa, trzy. Naprzeciw kawa, mazagran, grenadyna. Biała ręka trzyma gazetę. 4, 5, 6. Naprzeciw widzę pół twarzy kobiety. Błoto bryzga spod kół, serce się tłucze. Naprzeciw to ona. Czyta Journal de Debat. Spogląda 7, 8. Widzę twarze 2,5. Nie, to nie ona. Ech, ba, to był zwit. Obraca na mnie oczy. Nie, to nie ona.
białe zęby widzę, mózg się mroczy w uśmiechu i złotą plombę. To nie ona. Chryste, ja chcę zobaczyć cień cienia twojego ognia rozkoszy. Introdukcja. Gość pomarańczowego cynizmu. W ciemną noc zbliża się do mego sprężynowego domu. Kogut pieje i woła zegar. Słyszę, idzie pod drzwi mego domu. Czujny pies zaszczekał. Ktoś puka, słyszę głos żółty. Otwórz. Czy chcesz iść w krainę czarnej zorzy, czerwonej trupiej czaszki, grobu? Ja jestem ten, którego poznałeś. Dzieckiem grywam na wielkiej klawiaturze. Tańczę w zachrysty i taniec szkieletów. Znasz mnie z kościoła wiejskiego, który się spalił. Jak spaliły się twoje myśli ogniem żółci i cynizmu. Ja jestem ten, o którym myślałeś. Nie myśląc, człowieku, szukasz samicy w przymrużoną zimową noc. Przekupiłeś twój los, unikasz śmierci, która pije w szynku pod platynową wagą. Weźmij kij umajony bluszczem, przepasz biodra i pójdź. Wizja pierwsza. Ja, szpony trwogi człowieka, radość objawienia, ból kołysze kołyską dziecka. W imię ducha motoru, amen. Idę, widzę, ja i gość mój, i ziemia się ciągnie, biała dźwigająca przydrożny krzyż. Miliony, miliony, mil dzwony z kryształu zamarzłe, rzeki, szkielet i pysk. Miliony, miliony, mil niewola, rozpacz, noc, zorza. Miliony, miliony, mil niebo, palące się słońca. Miliony, miliony, mil zielone, niebieskie, żółte. Miliony, miliony, mil. Od tańca zgięły się nogi, trzęsie się brzuch. Ludzie, zwierzęta, jaszczury tańczą trumny ideałów. Miliony, miliony, mil. Ho! Ho! Ha! Taniec cynizmu, taniec zębatych kół, ogień, ziemia, woda, diamenty, chryzopazy, szafiry, rad. Wywieszono tablicę na patrz Inri. W górze płacze nad miastem krzyż, który bełkoce kłapie cynową tablicą. Pije żółć, oło, trzy razy darta błyskawica. Objawienie, mechaniczny cud, grób, zbudowany z brylantów, motorowa przędzalnia i mózg, kołyska z dzieckiem co chwili, łamiące się słońce i ból, machina, orzeł, dynamo, ziemi, Ganimet i jego pan, pam, bam, ogień, ziemia, woda, intermezzo, drapieżne kwiaty. Maki pijane krwią. Było to na dnie. Ironia była uczucie sen owcy, filiżanka praśnego miodu, żółte pszczoły, matka szumiąca rojem lipa, strzaskane drzewo, dymiący węgieł domu, blazły trup kota, robaki u wyschłej kloachi. Zbliża się moja synteza. A teraz idę do odczuciowej, do przepotężnej machiny mego rozumu. Wizja druga. Ja cieszę się, że będę po mnie. Wejście w niebieski dzień. Przeszła noc, dzień co dzień się zbliża, pręgowana pantera ryża, elektryczne oczy, strzały świecące, szerokość mózgu, metrodworzec ziemi, czarne, pełne energii, dynamo pędzące, bez ognia, koła gorące, ręce nagie, wyciągam przed siebie, ręce moje lotne, ptakoskrzydła, widzę góry, rzeki, macki, poliwa, dotykam lasów, gór, dolin, szukam chrztu święceń, wyzwolin, widzę przyjaciół na maskowym balu, u króla w Escorialu, kombina, polichinelle, tytania, senni i ośla, głowa, bestia płowa, w oknie korzennego widzę całując się bochenki, komedię świata, liczb loteryjnych, drżące miasto spracowane, na brzmiałą, cuchnącą ziemię, rzeki, zlewają się, morza, łączą się, wiatry, obłoki, z czaszki, trupa, wyrasta, głos. Zasinali się błazny przy świetle żarówek, żurnale, mód w paski, aktorzy ziemi, tancerze żółtych pomponów, portierzy, lupanarów, ślusarze, sumień ludzkich, głos krwawi, posoką ziemi, Bóg błogosławi. Głos. Wizja trzecia, elektryczny świt. Mechanika cudu, sztuka zielonych zębów. Pam, bam, wielki Bóg. Ja stanęliśmy nad jednookim silnym jeziorem. Ognie ze wszystkich kominów, ognie ze wszystkich kryształowych pieców. Ten, jezioro, świta, wiatr,
na jezioro Diamentowy Grat. Jest to największe naprężenie w jeziorze złote, nikną cienie. Duada, 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 durpas też strzelębuje, bydło gór. Poeta. Odlecieć trzeba, bo już dzień, kosy drozdy orzeł wilk. Duada, duada, łada, dur. Grają hymn w lasach gór, pasterz w dali. Duada, ta, tu, tu, tu. Ten. Dymiące kominy, ogień czad rozprężonej materii ślad, które żelazo i stal tak bardzo ukochały. Urano blask w głowicy białej, mechanika, duch, ambam, powiadam wam. W dali słychać śmierć, śpiew. Ten sam. Czy słyszysz sen, śpiew? Poeta. Słyszę kiełkujący śpiew. Z dala słychać zębaty jęk. Ten sam. To sztuka nowa. Kolumna nowa, minerwy ptak, wróżka sowa. Dzwon, dzwon, buduje się dom. Młot, młot, uderzył młot. Zdrój, zdrój, wytrysnął strój. Strach, strach, przeminął strach. Na lutni wieką gram. Alleluja, alleluja nam. Ja ujdź się. Blask czarny, liliowy smak. Zerwał się z jeziora wielki ptak. Znikli poeta. Ten sam. Zapadły się fabryki, kominy, blask. Na jeziorze stanął elektryczny pies, wielki bóg przyszłej ludzkości. Cichy, bezsilny siłacz i pan, duch. A, pan, bam. Jednak nie koniec, a początek. Gdy rozkosz się uspokoiła, gdy cegły kochają się razem, gdy ziemia płynie w ubiór dnia, gdy cisza płacze urną dziecka, gdy trumny już się zabliźniły, wtedy ja powstanę, ja! Wtedy narodzone słońce, wtedy jarząca dziewica i mąż elektryczny sam. Hosanna. Hosanna wam. Może w tym miejscu kończę. Ty to Strzeżacki oczywiście. No czyli mamy punkt wyjścia, tak? Czyżewski. Czyli stąd się to wzięło, tak? Czy stąd jakby to się rozpoczęło? A gdzie się skończyło w takim razie? Czy co było jakimś takim ostatnim momentem, nie wiem, punktem dojścia, że to akurat ten punkt dojścia, a nie inny, że to nie w inną stronę się nagle rozpierzchło? Coś takiego, co po prostu, nie wiem, nie chcę mówić, dopchnęłaś kolanem na przykład, bo to by wypadało na przykład, albo coś takiego, Ale jakiś taki moment jakby dojścia, no bo on był punkt wyjścia, to jak to z tym dojście wygląda tutaj. Mój ostatni wiersz w antologii to jest wiersz Radosława Jurczaka. Wybór Andrzeja Sosnowskiego. Ty byś nie chciała. Nie dlatego, tylko po prostu podkreślam, tak, że ja wybrałam pierwszego poeta. Sosnowski ostatniego. Dobra, to tego też może być ważne dla samego Jurczaka. Żeby dobra, się... to tylko tego Jurczaka, żebyście Państwo usłyszeli. Na stronie 626 znajduje się wiersz Nigdy nie jechałem. Do Bangladeszu nie widziałem, jak słońce zamyka na zatrzask całe miasta, puste jak miski ryżu. Miasta kończą się jak muszle, echem, a ogromne jest słońce. Nigdy nie jechałem do Bangladeszu, nawet światłowodem. A pełne są dłonie błędów zapisu. Tylko słońce jechało do Bangladeszu, a ogromne jest słońce. Jestem dwoma brzegami, one się nie łączą. W Bangladeszu stragan, bardzo wiele drobnych, połyskliwych ryb, a pełne są dłonie błędów zapisu. Nigdy nie jechałem do Bangladeszu. Co noc taki sam sen. Jest pusto. Próbuję wyjąć słońce, a ogromne jest słońce. Targ rybny w Bangladeszu, jak bardzo wiele dłoni, jedna klawiatura. Być może nigdzie nie ma już żadnych klawiatur. A pełne są dłonie błędów zapisu. Stretto. Nigdy nie jechałeś za mnie do Bangladeszu, a ogromne jest słońce i pełne są dłonie błędów zapisu. I czegoś jeszcze nie stwarzasz. Czy chciałbyś coś może powiedzieć o środku w takim razie? Nie, takie pytanie a propos tego faktycznego końca i tych końców ewentualnych, które są możliwe w tym awangardowym myśleniu. Czy zgodzimy się, że to jest jakaś około konstruktywistyczna wersja awangardy, czy jakakolwiek inna wersja awangardy? Czyli to życie po życiu awangardy, jakieś dalsze ciągi. Co po awangardzie po prostu? Czy to według Ciebie rzeczywiście taka gdybologia, tak? No ale jednak pewne zjawiska
dostrzegamy, są potężniejsze. Pewne techniki, pewne poetyki, pewne dykcje są bardziej popularne, niektóre zanikają. Czy uważasz, że polska poezja nie chcę mówić, co uważasz, ale czy masz jakieś przewidywania, w którą stronę może wszystko pójść? Czy jest w ogóle możliwa jakaś taka, nie wiem, nagła reorientacja? Nie wiem, nagle stracimy wszyscy, nawet ci awangardowo usposobieni twórcy i literaturoznawcy, w ogóle chęć, dryg do tego? Czy to jest po prostu apogeum już awangardy, już potem już nie będzie można zrobić jakiejś takiej drugiej, bo już będą jakieś pojedyncze wiersze, jakieś relikty, osady awangardy i koniec? To znaczy, to jest pytanie na koniec, rozumiem, tak? Naszej rozmowy. No, zanim zadam... Pytanie o koniec, na koniec. Zanim zadam zadanie publiczności, żeby powiedziała. Ja już mam wrażenie, że strasznie dużo powiedziałam o tej antologii i strasznie jest mi trudno się odnieść do, no zwłaszcza takich perspektyw, które są, tak jak powiedziałeś, gdybologiczne, bo mam nadzieję, że nie, że taka tradycja zabawy z językiem chyba... Nie, bo pytam cię też nie bez przyczyny, bo na festiwalu Konrada w tym roku prowadziłem panel pod tytułem, znaczy nie pamiętam tytułu już, ale pamiętam, że chodziło właśnie co po awangardzie. Czy w ogóle jest możliwe jakiś dalszy ciąg awangardy, czy awangarda jest tego typu zjawiskiem, że rzeczywiście możemy coś mówić o jakimś nie tyle nawet końcach awangardy, co właśnie tych poawangardowych zjawiskach. No i tutaj odpowiedzi były różne, tak, że widzimy, nie wiem, będziemy widzieć tę awangardowość i awangardę w jakichś zjawiskach zupełnie jakichś właśnie polimedialnych, nie wiem, będzie coraz więcej, nie mówię tylko o jakichś cyber historiach, tylko po prostu o jakichś takich transdyscyplinarnych zjawiskach, które łączą literaturę i rozmaite inne dyscypliny sztuki, czy możliwości technologiczne, które są. I w tym sensie jakby tam będziemy raczej upatrywać, tak? Znaczy, że jakby z jednej strony ta kwestia nowości, tak, nowatorstwa, poszukiwanie cały czas nowych jakichś środków wyrazu, będzie próbowała znajdować swoje ujście w znajdowaniu nowych nośników na przykład. Tak? No ale właśnie trudno było odpowiedzieć, co będzie jakby w samej literaturze, czy w poezji. Trudno było odpowiedzieć, tak? Trudno było, tak. Czyli raczej to szła dyskusja w stronę właśnie tego. A raczej jakby, no nie wiem, próbować dociskać, rozumiem, w stronę literatury. Czy próbowałem dociskać, to nie wiem, czy rozmówcy jakby, oni się dawali dociskać, bo oni mieli jednak chyba dosyć duże przekonanie, byli to Piotr Rybson i Anna Kałuża, oni jakby, pewnie jakieś takie własne, że to trudno jak to dociskać, prawda? Ja tutaj byłem raczej miły, taki usłużny, podawałem mikrofon, nie dociskałem. Nie wiem, czy chcesz coś na ten temat powiedzieć, czy rzeczywiście tak było, bo tak, na ten żywioł rzeczywiście i jakby robienia czegoś z językiem, ja myślę, że to pozostanie, też tak myślę, prawda? Znaczy, bo to jest widoczne i dzisiaj chyba będzie widoczne, nie? Znaczy, bo zawsze jest raczej taki jakiś subwersywny, tak? Czy po prostu jakiś, nie wiem, no przewrotna chęć wśród twórców, żeby robić coś z językiem, ciąć go i łamać. Nie? Znaczy, ja bym chciała powiedzieć, tylko... że język jest bardzo multimedialny przecież, tak? To znaczy, mówię coś takiego bardzo tutaj oczywistego. Oczywiście nam łatwiej było wybrać rzeczy, które są opublikowane w książkach i takie, które mają swoje miejsce na papierze, no ale jeżeli na przykład posłuchamy sobie tego Czyżewskiego, którego czytałeś na początku, no to jest jakiś taki czysty, multimedialny obłęd. Dla niego bardzo ważna była wizualna strona tekstu, czego tutaj tak do końca, no też w czytaniu nie może być tego widać. Natomiast też do końca nie jestem pewna, czy to dobrze zostało wygrane z perspektywy edycji. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ogród mechaniczny, który też tutaj jest przedrukowany, to został przedrukowany właśnie bez tych kwiatków, co bardzo żałuję, bo zwracam uwagę na to, że to powinien być jednak ten ogród taki malarski, prawda, mechaniczny, z tymi prostokącikami, kwadratami pięknymi i z tym motylkiem z trójkątów, który po prostu całkowicie uwodzi. Natomiast jeżeli chodzi o samego tego Czyżewskiego, to sobie pomyślałam, jak go czytałeś, że on jest niesłychanie posthumanistyczny. Także jak ładnie nam tutaj ta antologia by zataczała pewnego rodzaju koło, dokładnie tak jak pokazuje to Sosnowski w swoim wstępie, w którym jest ta awangarda, która jest najpierw tą kukłą, mistrzem szachowym, którą kieruje tradycja, a potem okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie, że awangardą kieruje, że awangarda kieruje tradycją i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem coś takiego bardzo nieoczywistego z perspektywy tego, co mówiliśmy o tym języku i konstruktywizmie. Wcale nie jestem osobą, która jest bardzo przywiązana do papieru. Na zasadzie takiej, że
Myślę, że w większości przypadków awangardowe wiersze są symulacjami konstrukcyjnymi właśnie, może trochę, ale symulacjami takimi, które przedstawiają najczęściej z tych, które na przykład czytam i w tej książce, przedstawiają najczęściej po prostu ruch, tak? I dla mnie na przykład to jest absolutnie fascynujące, w jaki sposób człowiek może próbować pokazać sam ruch, dokładnie tak samo jak na filmie, po prostu ruch taki jak właśnie na filmie rysunkowym, czy taki jak na filmie 20-lecia międzywojennego, gdzie film niemy miał bardzo specyficzne podejście do montażu właśnie w perspektywie słowa i składni. To jest bardzo trans, prawda, medialne działanie. Natomiast jest to ciekawe, że to jest transmedialne działanie, w którym coś z zewnątrz, jakaś technika właśnie, która jest techniką innego rodzaju narzędzia artystycznego, wchodzi do tekstu i z tym tekstem robi coś takiego, że nagle się okazuje, że mamy jakieś zupełnie rozbite pojęcia o tym, czym może być w ogóle tekst literacki. Także myślę, że ta transmedialność, o której mówi teraz bardzo dużo właśnie Ania Kałuża, odnosząc się zresztą przede wszystkim do Darka Foxa, który tutaj jest bohaterem głównym, prawda, właśnie narracji o transmedialności, jako ten, który łączy właśnie element filmu, poezji, prawda, czy sztuki plastycznej i poezji, ta transmedialność może działać w dwie strony, to znaczy poezja może być po prostu transmedialna ze względu na to, że zasysa w swoją wyobraźnię językową jakieś rozmaite sposoby wyrażania, prawda, się rzeczywistości, świata i próbuje przełożyć ją na to, co jest możliwe właśnie do złożenia na języku, w języku na kartce. To jeszcze dopytam, bo chciałem, żeby to jakoś wybrzmiało. A propos tego zaangażowania społeczno-politycznego awangardy, no, tak mówiąc bardzo wprost, powiedzmy, tak? Czy według Ciebie, nie wiem, twórcy awangardowi, czy inspirujący się awangardą, jakoś chętniej, jednocześnie, jakby to jest powiązane ze sobą, po prostu, nie wiem, w te kwestie polityczno-społeczne mkną, czy raczej to nie ma nic wspólnego z tym, bo jednak, wiesz, no w wyborze, w antologii jest sporo takich twórców jednak, tak, którzy okej, z jednej strony robią coś w języku, a jednocześnie są wprost. No ale wprost... tak, zawsze to nie ma ani jednej osoby, która by nie mknęła jednak, prawda? Znaczy ja myślę, że to jest kolejny mit. A Druszcz na przykład? No chyba to jest bardzo radykalne, co Druszcz robi ze słowami w momencie, kiedy nas nimi otacza, tak? Albo każe nam po nich krążyć, prawda? W swoich instalacjach. No w instalacjach. No tak, no. Chcieliśmy, żeby został zapamiętany. Nie, słusznie. Tak. No właśnie, wiesz, bo to gdzieś strasznie jest śmieszne, że 100 lat później jakby ta rozmowa się rozgrywa nad książką, podczas gdy... Która nie została wydana, prawda? Nieważne, jakby, ja mówię teraz o książce, mówisz o obiekcie po prostu jakby i podczas gdy wszystkie te wysiłki już od samych zarań były polimedialne, żeby nie używać anachronicznych pojęć i zmierzały po prostu jakby, wiesz, od początku w różnych tradycjach do integracji sztuki, etc., etc. Więc jakby jest jakaś taka słaba i potem jakby przenosiły się i taki był ruch drożdża, już w latach 60. po prostu jakby te formuły były niewystarczające jakby w pierwszej awangardzie i jest bardzo duża tradycja i ludzie przechodzili do innych form, pojawił się performance, po prostu ludzie zamiast zostawać poetami albo muzykami punkowymi, zostawali performerami i jest, znaczy jest jakaś straszna bieda, przynajmniej polskiej refleksji literackiej, która myśli, jakby nie, w ogóle nie interesuje się po prostu jakby resztą tej kultury, która zresztą zazwyczaj jakby pracowała razem i gdzieś to jest jakby nieszczęśliwe, jakby, szczególnie jakby wiesz. To jest taka uwaga. Pytanie jest a propos odwrotne. Czy uważasz, że awangarda może być jeszcze rewolucyjna? Ty się wiesz, te zabiegi po prostu, czy to nie jest formacja, która jakby wyczerpała się w ciągu tych 100 lat, jest historyczną strategią ostatnich 100 lat i że no właśnie, czy te zabiegi nie przynależały, szczególnie w perspektywie, przepraszam, Nobla dla Olgi Tokarczuk. Do historii. Który w pewnym sensie waloryzuje inne. Inne sposoby mówienia. I inne wartości jakby w literaturze. No cóż, awangarda jest rewolucyjna, bo nie ma jej wcale. Tak? To znaczy, ten tytuł jest dwuznaczny, może nie ma awangardy. Jeżeli nie może być rewolucyjna.
ale myślę, że to znaczy jest na pewno sporo racji, to znaczy racja całkowita w tym, że polski sposób myślenia o literaturze w perspektywie XX wieku wydaje mi się, że między innymi poprzez niezwykłą u nas pozycję strukturalizmu bardzo mocno zamknął się w takim pojęciu, w takim rozumieniu autonomii literatury, które nie jest ani jedynym, ani możliwym sposobem rozumienia autonomii literatury, ani jedynym możliwym sposobem rozumienia autonomii w ogóle. Na tej zasadzie, że my do tej pory na przykład mamy pewnego rodzaju problem z awangardą dwudziestolecia, mówiąc właśnie o tym, że przecież awangarda dwudziestolecia była przede wszystkim autonomiczna, przede wszystkim podkreślała sposób, w jaki sztuka gra ze swoim własnym materiałem w ramach tych poszczególnych sztuk. Pomimo tego i ignorujemy w zasadzie wszelkiego rodzaju kolaboracje artystyczne, które w ramach tego sposobu myślenia przecież miały miejsce, prawda? Wszystkie te wielkie przedstawienia teatralne, prawda, opery, prawda, wszystkie jakieś takie awangardowe działania, nie wiem, chociażby futurystyczne, które miały miejsce we wszystkich w zasadzie możliwych przejawach sztuki, prawda, od baletu poprzez teatr, sztuki plastyczne, poezję, to przecież wszystko było w ramach po prostu jednego tego samego aparatu, prawda, do wywalczania rzeczywistości. Także ja myślę, że tak, że jak najbardziej jest to pewnego rodzaju ograniczenie. Natomiast, no cóż można powiedzieć, no nie wiem. No nie wiem co w związku z tym, że zaczynamy wybierać inne sposoby rozmawiania o rzeczywistości. No chyba nie wszyscy, prawda? Jednak, bo w dalszym ciągu, no teraz powstaje całkiem sporo naprawdę ciekawej poezji, jeżeli chodzi właśnie o te nowe tomy, które w tej chwili wychodzą. Jest naprawdę o czym porozmawiać. Mamy teraz na przykład dwa świetne debiuty. Oba można powiedzieć, że w jakimś sensie są, nie wiem, może jakimiś odpryskami, prawda? Języka awangardowego, to znaczy Patryk Posenda bardziej jednoznacznie, prawda? Monika Lubińska trochę mniej jednoznacznie, ale jakoś w dalszym ciągu eksperymentują z językiem w taki sposób, nie wiem, może po prostu poezja stała się taką niszą awangardową, no to na pewno natomiast nie są to artyści, którzy chcą się zamykać w języku rozumianym literacko, prawda? W ramach takiej tradycji, w której właśnie tworzymy kanony, tworzymy coś takiego, co jest po prostu przywiązane do tylko takiego jednotorowego sposobu myślenia o sztuce, takiego autonomicznego. 77 minut rozmowy za nami i w tym momencie chciałem oddać, może właściwie cały czas prowadzimy dialog tutaj, to zbudzenie dystansu już dawno zostało unieważnione, więc chciałem tym bardziej Państwa zachęcić do tego, żeby jeszcze chętniej pokłócić się z autorką, współautorką antologii i autorką tekstu o między innymi Miłobęckiej, Karpowiczu czy Sendeckim, o obecność bądź nieobecność jakichś ulubionych awangardowych twórców, albo po prostu, czy może ktoś z Państwa ma pytanie do autorki. Ja mam nadzieję, że się nie nadużyli Państwa cierpliwości przed tym wszystkim. Będziecie z tego Szczechowicza jeszcze. Czechowicz. Ale było, mówiłam, nie, było. Ktoś z Państwa, jeszcze jakieś pytanie? Ktoś Państwa ma wątpliwości na przykład, czy ktoś jest awangardowy bądź nie, możemy to teraz szybko rozstrzygnąć właściwie, nie? Raz, dwa, po prostu pieczęć z kartofla i przybijamy pieczęć awangardową. Wszystkim przybijemy. I Herbertowi też przybijemy awangard. Równolegle po drugiej stronie rynku jest wydanie ostatniej powieści Micińskiego, tak jak o. Awangard. Jeśli nie ma pytań, to ja w takim razie serdecznie.